Nadeszła Wigilia, a więc trzeba coś specjalnego z tej okazji tym razem wstawić. Dokładnie 8 września w tym roku odwiedziłem dosyć klimatyczne miasto w mojej okolicy w Niemczech, a dokładnie Gronau. Jest tutaj wiele klimatycznych bloków, jak i klimatyczne windy w nich. Tamtego dnia skupiłem się na nagrywaniu wind przy rynku, ponieważ jest tutaj najwięcej bloków i kamienic. Oczywiście nie wszystko tam się udało nagrać tamtego dnia. Jest jeszcze kilka bloków i kamienic do zbadania. Za jakiś czas planuję ponownie tam pojechać i nagrać drugą część. Na jakie dźwigi trafiłem wtedy? Zapraszam was wszystkich do oglądania tego specjalnego odcinka do końca. Jesteśmy w jednym z wieżowców w Gronau i na dobry początek mamy taki oto klimatyczny dźwig z 1972 roku. W pełni, kompletnie oryginalny. Halo. Klatka jest otwarta. To jest Schulstraße 6. W tym bloku jest jakiś remont, dlatego nie zjadę do piwnicy, tam się światło świeci. I tam ktoś jest, ciekawy. Tutaj jest. Nie, to nie jest jakiś przedział.
klatka obok Schulstrasse 8, ale nie wiem, czy to jest Schulstrasse, czy jakaś inna klatka. Mamy podobną windę. Ciekawe. Czerwone drzwi. Ale jest kolejna klasyka. To jest klatka obok Schulstrasse 8. Tam to była szóstka. Ten już ma inną kabinę. Jest szóste piętro? Chyba nie. Nie, nie ma. Szóstego piętra. Bo nie działa. Przycisk. Tak, to jest Schulstrasse 8. Drzwi naprawdę przepiękne, klimatyczne, tak jak i całe miasto jest klimatyczne. Na piątym piętrze ktoś jest, dlatego tu wyjechałem. Tam mamy kolejny blok do zwiedzania. A tu mamy kolejny blok z windą. Widać, się jest maszynownie. Sterowanie jest zbiorcze już, bo można na wiele piętrach przechować.
Niestety nie wiem, jaka to jest ulica, ale mamy tutaj modernizację starszego dźwigu z 76 roku. Taki krótki przejazd, bo nie ma co tym jechać. To jest dosłownie już nowa winda. Nowy przycisk zamykania drzwi nie działa. Co za sz... Nie powinni tej windy zmodernizować. Jest jakaś opuszczona platforma, kompletnie zarośnięta już. Jesteśmy w kolejnym wieżowcu. Nordstrasse 16. Tu już mamy zmodernizowaną windę. Ale ze starymi drzwiami, więc może to być jakiś ciekawy dźwig. To są takie drzwi niby do przedziału, ale tu śmierdzi już niestety. O, jest falownik już. Ciekawe, czy tu mamy drugą klatkę w tym bloku, ale nie sądzę w to. Nie, to są mieszkania. Stare sterowanie jeszcze zostało.
Dobra. Idę ten sam w sklepie C&A. Kiedyś tu jeździła winda TPR-owców, ale wymienili ją na ten sam grupa. No co, złotek nie zawali, bo stare drzwi zostały. Szkoda, że schody ruchome nie działają, bo są dosyć stare. Mamy kolejną klasykę na Schulstrasse 4. Ta jest najbardziej zadbana z tego, co ja tu widzę. Klasyk. Mało ludzi jest, więc dlatego taki długi przejazd nagrywam.
Nie, to jest jednobiegowa. Ten dźwięk jest zajebisty. To jest jednobiegowe. Jeszcze. To jest moja pierwsza jednobiegówka. No i to jest chyba najlepszy dźwig w całym mieście. Ja myślałem, że tu będzie jakaś modernizacja tu. No i przypadkowo tu wszedłem. I uwaga. Jeb. I na parter. Kolejny blok, niestety już jest nowa winda Otis z 2018 roku. Nowy Otis już. No bo o tych zonach, po co tym jechać dalej? Zobaczcie na to. Modernizacja przez Schindlera. Nie wiem, po co to jest.
Ciekawe, czy maszyny do Tindera, czy 3.0.0. Tak. To jest Schindler 3.0.0. Nieźle. A, zjechała. Tutaj mogłem się już cieszyć, że klasyka złapie kolejną, a tu niestety jest takie coś. Moderna przez Schindlera. Dobrze, że przez Schindlera, nie przez jakiegoś złoma. I takie coś na świnie nazywa się profanacja. I to były wszystkie windy, które nagrałem tamtego dnia. Jak już na początku wspomniałem, za jakiś czas planuję to miasto ponownie odwiedzić i nagrać drugą część. Przez te święta na kanale będą się kolejne klasyki pojawić. A więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka i życzę wam wszystkim wesołych świąt. Cześć!